Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course about wódka. Panowie, gdzie jest moja wódka? Gdzie jest wódka? Część druga. Stabilizacja odłamków. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Bo jak tak to gadam, to niby mnie słychać. A jak się okaże, że czy tam mnie nie słychać, to będę niezadowolony. Gdy odłamki dotarły do mgławicy, były poważnie zdeformowane i promieniotwórcze. Przez ponad 200 lat dryfowały w stronę słońca, nazywanego potocznie bramą do piekła lub w skrócie błękitem. Od koloru gwiazdy, aż w końcu doszło do wyładowania fali uderzeniowej przez słońce. Powinienem mówić gwiazdy, ale wtedy nie wiedzieli o czymś takim, nie rozróżniali gwiazdy a słońca, tak jak ludzie się mylą. Co spowodowało zablokowanie odłamków w stałym miejscu. Nie wszystkie odłamki dosięgła fala, co spowodowało, że mniejsze odłamki zaczęły krążyć po orbicie, która powstała po zatrzymaniu głównej chmary głazów. W ten sposób powstało kilka skupisk, które były niestabilne, nadal wytwarzały niestabilne i niebezpieczne promieniowanie radioaktywne. W ciągu 30 lat promieniowanie zmalało do minimum, a niektóre skupiska rozpadły się i zostały pochłonięte przez gwiazdę, wytwarzając czarny dym, który nazywany chmurami krążył wokół zbiorowisk skalnych. W czasie kolejnych 130 lat na terenie Czerwonej Gładzy zostało tylko jedno zbiorowisko skalne, na którym znikło napromieniowanie, a płyty ustawiły się w jednej płaszczyźnie względem niewidzialnego pierścienia, który został nazwany pierścieniem czasu. Przez ostatnie 5 lat ery stabilizacji zmieniło się wiele rzeczy w tej mgławicy i przyniosło nowe życie. Tutaj też nie ma za dużo co wyjaśniać, ponieważ, tak jak mówiłem, słońce z gwiazdą mylili, ponieważ tą nauczkę mieli z ziemi, skąd zaczęli zdobywać edukację. A co do stabilizacji, no to właśnie powstał jeden płaski pierścień. To też nie do końca jest prawda, ponieważ były dwie płaszczyzny, dolna i górna. Ale dlaczego tej górnej nie ma, do tej pory nie wiadomo. Znaczy teoretycznie wiadomo, ale nie jest to potwierdzone, bo nie ma kto tego potwierdzić. Znaczy teoretycznie jest, ale to już może kiedy indziej.